Otwórzmy Słowo Boże na liście do Rzymian, 11 rozdział. List do Rzymian, 11 rozdział. Do 29 wersetu od pierwszego. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam. Lecz i na moje życie nastają. Ale co mu mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niech stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej, albo żadną miarą. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia? Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich? Jeśli nie powstaniem do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz tedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był szczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą, surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie.
Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego, z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Więc widzimy tutaj świadectwo na temat naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Pan Jezus jest wierny. Pan Jezus, jeśli coś podaruje, to już tego nie zabiera. Jeżeli do czegoś powoła, to nie jest tym, który zastanawia się nad tym, czy słusznie powołał, tylko już powołał. I one są nieodwołalne, dlatego że nasz Pan Jezus Chrystus jest wierny i możemy na Nim się oprzeć. I w czasie przerwy mieliśmy taką krótką wymianę zdań na temat Izraela. I dlatego ten 11 rozdział, pomyślałem, że dobrą może być podstawą do tego, żeby pokazać cechy Pana Jezusa. Gdyż są różnego rodzaju scenariusze kreślone przez świat polityki na temat Izraela. Jednym z takich scenariuszy, na pewno niektóre osoby słyszały, jest to, żeby znowu teraz z Jerozolimy i okolic ich wyprowadzić i przenieść w cudzysłowie w bezpieczne miejsce. Jest to stary pomysł Stalina. Jest tak zwany żydowski kraj na południowej części Syberii i jest to była Republika Związku Radzieckiego. To nie wypaliło. Innym pomysłem teraz jest rzekomo właśnie Krym. Że tam, na południu Ukrainy, w okolicach Krymu i być może na samym Krymie, bo też takie wersje gdzieś przeciekają, rzekomo jest jakiś pakt między politykami żydowskimi a politykami ukraińskimi. Nawet się mówi, że on jest tajny. Że tam będą przeniesieni w razie, gdy już nie będą mogli się obronić przed Arabami. Jest to wszystko możliwe, że nawet ten plan będzie już wdrażany w życie. Natomiast my w Słowie Bożym widzimy, że w czasie po pochwyceniu w Izraelu, w Jerozolimie, w miejscowości, w której Pan Jezus został ukrzyżowany, bo jest powiedziane, że jest to Sodoma i Egipt, gdyż tam Pan Jezus, tam ich Pan został ukrzyżowany. Czyli to będzie konkretnie Jerozolima i te okolice właśnie na których teraz państwo Izrael funkcjonuje i tam będą ludzie, którzy są znani jako właśnie Izraelici. I tam będą się te wydarzenia odbywać. Więc nawet jeśli jacyś politycy zaczną już wdrażać, bo przecież to jest możliwe, teraz w przypadku konfliktu ukraińskiego Izraelici byli, Żydzi byli wycofywani i z Ukrainy i też z Rosji, tuż przed konfliktem. Nawet taka trochę gorsząca była wiadomość, że jak to, 2 miesiące przed inwazją wasi ludzie byli wycofywani i to i z Ukrainy, i z Rosji. No a polityk izraelski powiedział, mieliśmy informacje i
podjęliśmy działania. I z tych ludzi, czyli ta informacja już była w obiegu, bo przecież też ci ludzie o pochodzeniu izraelskim mogli się zgłaszać do jakichś punktów kontaktowych i to się rozchodziło szerokim echem, przynajmniej w ich otoczeniu. Więc widzimy, że ludzie tego świata mają różnego rodzaju plany. Ale te plany to nie zawsze są rzeczy, które będą zrealizowane, nawet jeśli stoją za tym największe mocarstwa. W tym 11 rozdziale widzimy, że jeśli patrzymy na linię z punktu widzenia Bożego, to jest jedna linia, to jest linia wiary. A druga linia to jest linia niewiary. Czyli jeśli patrzymy na postawę serca człowieka, to dla Boga liczy się albo to, czy ty sercem wierzysz, czy mu ufasz, czy wierzysz Jezusowi, albo czy masz jakieś wątpliwości i wiarę w ludzi, a nie wierzysz Bogu. Więc to jest jedna linia, linia wiary i druga linia, linia niewiary. Na potrzeby tego rozdziału nazwałem to liniami serca, czyli czy serce wierzy, czy serce nie wierzy. Dlaczego nazwałem to taką linią serca? Bo jest tutaj również drugi przekrój. I to jest płaszczyzna niebiańska i płaszczyzna ziemska. Czyli to, czy Bóg będzie się przyznawał do kogoś na ziemi, to jest właśnie ta płaszczyzna ziemska, i czy przyjmie kogoś do nieba, to jest ta płaszczyzna niebiańska. Za chwilę mam nadzieję, że uda mi się to pokazać, bo właśnie tą linią, tą płaszczyzną taką ziemską jest to, że teraz z punktu widzenia takiego widocznego ludu ziemskiego Izrael nie funkcjonuje. On raz na zawsze jest ludem Bożym, ziemskim ludem Bożym, ale teraz na chwilę jego po prostu świadectwo nie jest widoczne. Jest widoczne, że bardziej to poganie mówią o Bogu, poganie wychwalają Jego Syna. Poganie, czyli chrześcijanie pochodzenia pogańskiego, tworzą taką dominującą grupę świadczącą o Bogu. Izrael wręcz, jeżeli ktoś wie od kogoś, kto tam podróżuje, ja mam doniesienia, nie byłem osobiście w tym kraju, ale mam doniesienia z drugiej ręki, że są to ludzie dosyć mocno zeświadczeni, dosyć mocno zlaicyzowani, jak to się ładnie mówi, a chodzi po prostu o bezbożność. Są tam największe, najgłębsze sodomickie praktyki, otwarcie, pokazywanie po prostu przed Bogiem, że idzie się drogą bezbożności. Tak jak mówią, że o swoim grzechu mówią otwarcie jak sodomczycy, nie ukrywają go. Parady równości czy innych tego typu zepsutych rzeczy są na porządku dziennym. Plus bardzo duże okrucieństwo wobec przeciwników, gdzie wręcz nawet się porównuje to do tych, którzy ich katowali 70 lat temu. To ten reżim właśnie, który jest teraz w Izraelu, praktykuje takie okropności wobec Palestyńczyków, którzy przecież tam też są ludzie wierzący Bogu. Sam, jak byłem w Australii, to mieszkałem u brata Samuela Noir i on był Palestyńczykiem i on urodził się w Palestynie i w 1948 roku, gdy powstało państwo Izrael, jego cała rodzina została wyrzucona z ziemi, dlatego musiał się znaleźć jako dziecko w Australii, czyli jako młodzieniec w zasadzie, i stał się bezpaństwowcem. A dlatego, bo ta polityka jest bardzo mocno, bezwzględnie realizowana, bez serca. A to powoduje, że jeżeli
człowiek według ciała jest potraktowany w sposób twardy, to jego serce jest bardzo twarde. Stawia bardzo twardy opór. I naprawdę Izrael przez to namnożył sobie wrogów zajadłych, którzy o niczym innym nie marzą, jak o tym, żeby to państwo z tej ziemi w tym miejscu wymazać. I to też jest ta zaciekłość wynikiem tego właśnie takiego bezbożnego, twardego postępowania. Ale co tu się dziwić? Jeżeli widzimy, że trzeci werset mówi o nich: Panie, proroków Twoich pozabijali. No to jeżeli Izrael pozabijał proroków, ołtarze Boże poburzyli, że został Eliasz tylko sam jeden, no to jeżeli to zrobili mężom Bożym przez historię, to czego się spodziewać, że zrobią ludziom, którzy w ogóle pewnie jakieś przywary mają? I to prowadzi nas na myśl, skoro swojego najlepszego obywatela, Pana Jezusa Chrystusa, niesprawiedliwie potraktowali, to jak okrutnie muszą postępować z takimi, którzy jako zwykli ludzie nie zachowują się tak, jak oni sobie życzą. Więc tutaj jest taka głęboka linia krzywdy, także tu widoczna. Prorocy pozabijani. Ołtarze Boże poburzone. Ale co mu mówi wyrocznia Boża Eliaszowi? Albo czy Bóg odrzucił swój lud? Wiemy, że Bóg nie odrzuca swojego ludu. Dlatego, że nieodwołalne są Boże dary i nieodwołalne są Boże powołania. Więc jeżeli Bóg kogoś powołał, a powołał Izraela i jego potomków, to jest to nieodwołalne. Natomiast widzimy tutaj, że Paweł przytacza jako dowód siebie. Bynajmniej. Czyli żadną miarą nie. Bo dzisiaj ja specjalnie to słowo tłumaczę, bo słyszałem, że słowo bynajmniej jest czasami błędnie używane jako przynajmniej, ale też słyszałem polonistę Bralczyka, profesor powiedział, no skoro społeczeństwo używa słowa bynajmniej jako synonimu przynajmniej, to za 20-30 lat będzie to w słowniku jako inna forma słowa przynajmniej. Więc żeby to słowo rozumieć, to w tym miejscu ono występuje w znaczeniu żadną miarą nie. Jeśli za jakiś czas słowo bynajmniej stanie się w naszym słowniku odpowiednikiem słowa przynajmniej, to żebyśmy wiedzieli, że w tym miejscu ono znaczy żadną miarą nie. Czy Bóg odrzucił swój lud? Żadną miarą nie. Nie odrzucił go. Przecież i ja jestem Izraelitą, mówi Paweł. Tak, Paweł jest Izraelitą i wiemy, że uwierzył Panu Jezusowi. Został zbawiony raz na zawsze. Stał się dzieckiem Bożym przez łaskę Bożą na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. I on co tu wymienia? On tu wymienia potomstwo Abrahama. No to jeszcze jest taka chlubna część. A linia Beniamina, no to ona już jest taka czarno-biała, bo z jednej strony jest to ród królewski, a z drugiej strony jest to to plemię, które w Gibei tak mocno poszło w grzech, że musiało być mocno przetrzebione. Pod koniec Księgi Sędziów o tym czytamy. Więc z tego pokolenia pochodzi Paweł i on stał się dzieckiem Bożym. Jeśli popatrzymy na swoje rodowody, każdy z nas, to możemy być może znaleźć sobie chlubnych przodków, takich jak Abraham w swoim rodowodzie, ale też możemy sobie znaleźć takich Gibeonitów w swoim rodowodzie. Ja, gdy patrzyłem na swoich przodków,
to widzę, że tam, bo się lubią ludzie chwalić szlacheckim pochodzeniem i tak dalej, i tak dalej. Ja z kolei widzę doskonale, że nie mam czego wśród swoich przodków szukać. Tam są tylko i wyłącznie albo osoby przeciętne, albo osoby, które najchętniej no, nie chciałoby się znać ich pełnej historii. Nie odrzucił Bóg swego ludu. Nie odrzucił, drugi werset, który uprzednio sobie upatrzył. To jest właśnie charakter Boży, że jeżeli my zawodzimy jako ludzie, jeżeli my popełniamy błędy, jeżeli my świadomie chcemy się zbuntować, ale należymy do wybranych Bożych, to Bóg nie odrzuca. Bóg nie odwołuje swoich darów. Jest to bardziej Jego charakter, Jego cnota, Jego cecha, Jego osobista chwała, aniżeli te nasze błędy, czy też wręcz złośliwości, są w stanie cokolwiek zdziałać. Więc stąd mamy naukę raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Gdy ktoś uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa wszystkie jego przeszłe, przyszłe i teraźniejsze grzechy są włożone na Pana Jezusa Chrystusa i raz na zawsze oddalone od oblicza Bożego. Tak daleko jak wschód od zachodu. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu? Już o tym wspomnieliśmy, jak mocno oni zawiedli. Ale Bóg odpowiada w czwartym wersecie: zostawiłem sobie. Czyli widać, że Bóg wpływa na serca. I Bóg kieruje myśli ludzkie tam, gdzie On chce. To jest bardzo ważne, żebyśmy o tym wiedzieli. Ja sam niedawno tego doświadczyłem, gdy leciałem z powrotem samolotem, to z nieznanego mi powodu pani, która wpuszczała do samolotu, przekwalifikowała mój zwykły ekonomiczny taki bilet, gdzie tam się siedzi dosyć gęsto, na ekonomiczny premium, czy ekonomiczny plus, nawet nie pamiętam nazwy. I faktycznie miałem dużo miejsca na nogi i siedziałem z takim w jednym rzędzie z jednym panem, który był z Kenii. I sobie tak rozmawiamy, bo lot 8 godzin trwał. Już wszystko o sobie widzieliśmy. Wszystko. On był kierowcą, Kenijczykiem, opowiadał mi o wojnach w Afryce. Ja musiałem mu odpowiadać na swoje osobiste pytania. I tak Abdullah, czyli Mahometanin. I tak cały czas nie było jak przejść na Ewangelię. Podchodziłem go z tej strony, z tamtej strony. Nie zawsze tak jakby siedział w nim jakiś strażnik broniący przed przejściem na grunt Ewangelii. Aż w końcu sobie pomyślałem, no chyba trzeba będzie na zasadzie po prostu tarana wejść i to zrobić. Ale z drugiej strony sobie przypomniałem, że Mahometanie nie tolerują tego typu frontalnego wejścia na temat chrześcijaństwa i na temat zbawienia. Więc wiedziałem, że to jest sytuacja bardzo, bardzo ryzykowna. No i odszedłem na chwilę, pomodliłem się. Panie Jezu, widzisz, tyle już rozmawiamy. No ja nie wiem, jak z tym człowiekiem porozmawiać. Po prostu nie wiem. Nie wiem, jak zacząć. I tutaj właśnie jest pokazane w tym czwartym wersecie: zostawiłem sobie. Bóg kieruje serca. Wracam na miejsce, a Abdullah mówi: słuchaj, Grzesiek, ty jesteś takim szanowanym profesorem. Odpowiedz mi, o co chodzi w chrześcijaństwie? Czym się chrześcijaństwo różni od mahometanizmu? I przez
20 minut słyszał wszystko, co ja wiedziałem, co jest potrzebne, żeby dostać się do nieba. On sam zapytał i potem nie miał możliwości z tego pytania się wycofać. Może zadał je grzecznościowo, a być może była to gorąca potrzeba jego serca. W Afryce tak faktycznie jest, że tamta ścisłość zawodów profesjonalnych z religijnymi profesjami jest mocno powiązana. Tam, jeżeli ktoś na przykład jest lekarzem, ma obowiązek również przewodzić wśród ludu jako wzorowy znawca duchowości. Czy to mahometanizmu, czy też jeśli to jest religia plemienna, to musi znać te reguły religii plemiennej. I po prostu u niego zadziałał ten taki, w mojej ocenie, podstawowy kenijski, bo on się wychował w Kenii, dopiero potem wyemigrował do Stanów. Taki kenijski, podstawowy sposób, jak go wychowali rodzice. Czyli facet ma wyższe wykształcenie, na pewno wie coś o Bogu. I było widać, że w tych pytaniach, które mi zadawał, jego serce było przygotowane przez Boga. Ja bym nie był w stanie w żaden sposób nakierować tej rozmowy własnymi wysiłkami w tą stronę. Tak się cieszyłem, jak wysiadłem z samolotu. Taką radość czułem, że widzę, że faktycznie ludzkie wysiłki nic nie pomagają. Jak Pan kieruje serce, to od razu jest widać działanie Boże. I to jest rozgrywka między Bogiem a tym człowiekiem, a nie jakaś ludzka działalność, jakiś ludzki spryt. I od razu wiedziałem, dlaczego ta pani z Chicago zmieniła mi miejsce z jednego na drugie. Wszystko od razu się ułożyło we właściwą kolejność i we właściwym kierunku. I Bóg tu zostawił sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Przecież to była straszna ciemność w Izraelu w tamtym czasie. Około 6-milionowy lud wyszedł z Egiptu. Oni się potem mnożyli, było ich więcej i więcej i więcej. I zobaczmy teraz, że mamy sytuację, gdy z takiego narodu 7000, to jest przecież malutka garstka, to jest tyle co nic. I Bóg sobie zostawił tych ludzi. Pomyślmy, co oni myśleli w swoich sercach. Tu wszyscy dookoła idą za Baalem, ale ja mam wewnątrz przekonanie, że ja nie mogę iść za Baalem. Ja nie mogę zginać kolan, tak jak wszyscy, przed Baalem. Bóg wykonał pracę w ich sercu. Oni doskonale wiedzieli, że są w mniejszości. Wiedzieli, że jeśli nadmiernie będzie znany fakt, że są za Panem, a nie za Baalem, że są za Panem, Bogiem, Jahwech, to że ci Baalici ich wezmą i zlikwidują. Mieliśmy takiego jednego też w historii o Eliaszu, który przechowywał proroków Pana po 50 i też był przerażony, co go czeka, jeśli to wyjdzie na jaw. Więc oni działali w konspiracji. Tutaj jest od razu lekcja, że działanie w konspiracji nie jest niczym niewłaściwym, gdy warunki są takie, że trzeba działać w konspiracji. Gdy apostoł Paweł miał być zamordowany, został spuszczony w koszu przez mur. Po cichu, żeby nikt go nie zobaczył. Gedeon, gdy miał ściąć pal Baala, ściął go w nocy, ukradkiem, w konspiracji. Więc nie jest wadą, jeżeli gdy jest taka ciemność, że ostrożnie się z tym chrześcijaństwem mamy obnosić. Bracia z Chin, bracia z Indii i z innych regionów tego na co dzień doświadczają. Jak przychodzą na zgromadzenie, to przychodzą po jednym. I przychodzą tak, że zanim się zbiorą, to bardzo długo trwa, zanim się zbiorą,
bo niestety, ale muszą zmylić przeciwników. Podobnie i obecnie została resztka według wyboru łaski. Bardzo ciekawe. Paweł z pewnością wie, że Bóg sobie zostawił resztkę według wyboru łaski. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my to rozumieli, że to jest nie z ich zasług. To jest całkowicie praca Boża w ich sercu. To nie jest wypracowane przez nich. Bo nawet ten szósty werset mówi, że tego się nie da pogodzić. Jeśli z łaski, to już nie z uczynków. Bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Więc albo jest jakakolwiek praca Boża, to wtedy jest to łaska i tą pracę wykonuje Bóg na podstawie dzieła Pana Jezusa Chrystusa, albo jest jakikolwiek atom, jakakolwiek cząstka ludzkiej zasługi, wtedy nie jest to już łaska, tylko to jest próba zaskarbienia sobie Boga swoimi wysiłkami. Całkowicie bez działania po stronie Bożej w tym momencie, bo to wszystko przekreśla. Bóg nie dzieli się swoją chwałą z grzesznikiem. To nie jest tak, że grzesznik ma 3% w zbawieniu, a Bóg 97%. To nie jest tak, że Bóg ma 99,99%, a grzesznik ma 0,01%. To dalej byłoby za dużo udziału grzesznika. Grzesznik jedynie wnosi swój grzech do zbawienia, czyli można powiedzieć, że wnosi swój problem. A Bóg ten problem doskonale rozwiązał, ofiarowując swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, gdy Jezus stał się grzechem za nas. Więc nie byłaby to łaska, gdyby człowiek cokolwiek mógł do tego dołożyć. Nie może do tego nic dołożyć, nie może od tego nic odjąć. Dlatego bardzo szkodliwy jest taki termin, jaki jest ukuty niestety w chrześcijaństwie, tak zwana tania łaska. Tania łaska jest zbyt droga, bo łaska jest za darmo. Jeśli jest tania, to znaczy, że ktoś próbuje tutaj do łaski dołożyć coś od siebie. I nie jest to wtedy już łaska. Łaska jest całkowicie na podstawie w pełni zapłaconego dzieła Pana Jezusa. I grzesznik nie ma nic do dodania. Grzesznik jedynie może skorzystać z tego ratunku. Czy to, że ktoś pozwoli się wyciągnąć z płonącego budynku strażakowi, jest jego zasługą, że dał się uratować? Albo że jako już poparzony, zaczadziały resztką sił, za chwili także strażak go znajdzie, gdzie on jest i go wyniesie z tego płonącego budynku. To żadna zasługa uratowanego. To ratownik ma pełną zasługę w tym ratunku. To jest też tak, jak kiedyś ktoś mi tłumaczył, gdy jest tonący człowiek, że ratownik czasami musi uderzyć w głowę ratowanego, żeby ten stracił przytomność. Bo jak on się próbuje przyłożyć do tego ratowania, to potrafi pociągnąć na dno siebie i ratownika. Więc ratownik, jedną z technik, którą stosuje, to po prostu ogłusza ratowanego i bezwładne ciało wyciąga z wody, tak żeby nie przeszkadzał przez te swoje próby do pomożenia w ratowaniu. My nic nie możemy pomóc w naszym ratunku. Więc jeżeli ktoś tutaj nie zaufał Panu Jezusowi Chrystusowi, nie uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, to niech uwierzy Mu bezgranicznie. To Twoje uczynki nic tu nie pomogą, nic nie są w stanie Ci przybliżyć nieba. Jedynie Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu za Ciebie, całkowicie zapłacił pełną cenę. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął. Ale wybrani osiągnęli, pozostali zaś ulegli zatwardziałości. Więc widzimy tutaj, że ci, którzy uwierzyli Panu Jezusowi, osiągnęli cel Izraela.
ale pozostali stali się najbardziej nieprzejednanymi wrogami Bożymi. Nikodem właściwą pozycję zajął. Narodził się na nowo, uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi i był po stronie Pana. Pozostała część Rady Najwyższej całkowicie zatwardziała. Mamy świadectwo, że tam były jeszcze jakieś osoby, które bardziej umiłowały chwałę ludzką niż chwałę Bożą i dlatego się nie ujawniały. Nie ma opisu ich serc poza tą informacją, więc dlatego nie będę jej analizował. Natomiast Nikodema serce tak jakby zostało ujawnione. Także jeszcze jeden z tej rady, który udostępnił swój grób, także jawnie stanął po stronie Pana. Dlatego, że Chrystus stał się mu cenny. Osiągnął jako resztka, a pozostali ulegli zatwardziałości. Jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą aż do dnia dzisiejszego. Już te słowa słyszeliśmy w różnych wersjach i proporcjach wypowiedziane przez Pana Jezusa, że po to mówi w przypowieściach, żeby go nie rozumieli. W Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, widzieliśmy, jak o wielkich rzeczach Bożych mówią poganie w różnych językach, innych niż język hebrajski. To było dla tych ludzi znakiem, ale nie widzieli, nie rozumieli. Mieli mówione przez usta w obcym narzeczu, nie rozumieli tego. Dawid też powiada, niech stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą. Bogiem ich jest brzuch, mówi Filipian. Tutaj stół to jest narzędzie, które mówi po jednej stronie o społeczności, ale też jest narzędziem, przy którym się napełnia brzuch. I ten pokarm ziemski stał się dla nich taką siecią i sidłem, i zgorszeniem, i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Widzieliśmy tą kobietę, która była od wielu lat pochylona i Pan Jezus ją uzdrowił. Ta kobieta widziała tylko ziemię i ten Izrael, który odrzucił Pana Jezusa Chrystusa, widzi tylko sprawy ziemskie. Świetnie się tu urządził. Kontrolują Rosję, kontrolują Stany Zjednoczone. Oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie, bo to są jednak ogromne ilości i kapitału, i ludzi, więc nie da się tym całkowicie zawładnąć. Natomiast jeżeli się widzi, to zarówno nawet jak był ruch komunistyczny, to on był zdominowany lub przynajmniej mocno kontrolowany przez żywioł żydowski. Gdy był w Europie Zachodniej, czy jakiś wiodący nurt intelektualny, żywioł żydowski brał w tym udział. Jeśli patrzymy na Stany Zjednoczone, każdy szef rezerwy federalnej, tak jak patrzyłem bardzo długo, to widać w Wikipedii różne zalety ekonomiczne tego człowieka i jest formatka, religia, judaizm. Może pojedyncze osoby nie mają takiego wpisu, ale nie wiem, czy dlatego, że nie były z judaizmu, czy dlatego, że nie ma informacji, jakiej religii były. Więc tutaj widać, że to pochylenie, patrzenie na ziemię jest taką domeną tych, którzy ulegli zatwardziałości. Świetnie się tu urządzili. Potrafią oddziaływać i wpływać. Przecież to jest taki mały naród. Liczebnie, można by powiedzieć, genialne. Umiejętność genialna pozajmowania kluczowych pozycji. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? I Paweł tu pokazuje, znowu, to słowo bynajmniej, czyli żadną miarą nie. Żadną miarą nie. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan. Tak, gdyby Izrael wtedy nie był zaciemniony,
nie doprowadziłby do zamordowania Pana Jezusa Chrystusa, Pan Jezus nie oddałby swojego ducha Ojcu i wtedy nie byłoby zbawienia, nie byłoby w pełni zapłaconych naszych win. I wtedy nie byłoby dla nas drogi zbawienia, z której korzystamy i tak się cieszymy każdego dnia. Jest to właśnie zasługa Pana Jezusa Chrystusa, nie tych, którzy Go zamordowali. Choć Paweł tu wyraźnie pokazuje, że wskutek ich działań to się wydarzyło. To był jeden z elementów układanki Bożej. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, tak, ich upadek stał się bogactwem świata, ale mówimy o tej płaszczyźnie ziemskiej, gdzie Bóg przestał swoje świadectwo bezpośrednio wiązać z Izraelem i zaczęły się takie właśnie jawne już świadectwo Kościoła, który dominuje wśród Kościoła, wśród chrześcijan, jednak grupa pochodząca z pogan. I to jest jasno widoczne, że to się stało właśnie bogactwem pogan. Bogactwem pogan. Same czasy pogan zaczęły się wcześniej. One zaczęły się w momencie, kiedy Izrael został ze swojej ziemi uprowadzony do Babilonu. I można powiedzieć, że wtedy na arenę weszli królowie pogańscy, reprezentowani w na przykład tym posągu z drugiego rozdziału Daniela, Księgi Daniela. Ale jeśli chodzi o takie właśnie międzynarodowe przekazanie Bożej Ewangelii do rąk ludzi, to się stało po ukrzyżowaniu Pana Jezusa. Pierwsi byli Żydzi, ale potem bardzo szeroko rozpowszechniła się Ewangelia wśród pogan. I teraz 13 werset Paweł zaczyna adresować do tych, którzy są z pogan, czyli do nas, bo Polacy są z pogan. Jeżeli ktoś nie ma genetycznie potwierdzonej pewnej informacji, że wywodzi się z rodu żydowskiego, to jest po prostu z pogan. Tak pismo to dzieli, że są Żydzi, poganie i Kościół Boży. Dlatego tu jest z pogan, bo już poganami jako tako nie jesteśmy według tych trzech grup, bo jest jedna grupa Żydzi, druga grupa poganie, trzecia grupa Kościół Boży. Jak ktoś uwierzy Panu Jezusowi, to przestaje być Żydem, przestaje być poganinem, jest z Żydów albo z pogan, ale jest częścią Kościoła Bożego. Kościół Boży jest tutaj tą grupą, która właśnie jest wtedy widziana przez Boga jako świadectwo. Skoro już jestem apostołem pogan, bo Paweł był posłany do pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Paweł się tym cieszył. Paweł widział, że to jego poselstwo do pogan jest powodem do tego, żeby mógł się z tego radować i się tym chwalić. I ciekawe, 14 werset mówi, może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jest tutaj użyte słowo zbawię niektórych z nich. Musimy wiedzieć, że słowo zbawię niektórych z nich jest używane w różnych formach. Jedną z nich jest właśnie to zbawienie wieczne. Raz na zawsze zbawiony jestem, gdy uwierzyłem Panu Jezusowi. Od tego momentu jestem raz na zawsze zbawiony, mam życie wieczne. Natomiast tutaj jest użyte jako takie aktywne, tak jakby Paweł zbawił niektórych z nich. Jest to może trochę niezręczność w tłumaczeniu. Chodzi o to, że on przez to działanie doprowadzi do tego, że oni osobiście uwierzą Panu Jezusowi Chrystusowi. Czyli to jego działanie wywiedzie Ewangelię na światło w taki sposób, że niektórzy z jego rodaków uwierzą osobiście Panu Jezusowi i będą zbawieni. I widzimy to w pozdrowieniach z listów, że niektórzy pochodzenia żydowskiego przez służbę Pawła
faktycznie się zbawili, albo przyjęli zbawienie od Pana Jezusa, albo zostali zbawieni przez Pawła. W tym sensie takim, że właśnie to działanie, które Paweł podejmował, doprowadziło ich do tego, że zbawił ich Jezus, bo oczywiście zbawia Jezus. I myślę, że my zbyt często nie używamy takiego czasownika: jadę do więzienia, aby zbawić niektórych więźniów. No, byłoby to poprawne, ale trzeba by było bardzo dużo rzeczy dopowiedzieć, żeby zrozumieć, o co chodzi. Bo przecież ja nie jestem zbawicielem, ja tam tylko jestem po to, żeby powiedzieć Ewangelię. Jeśli ktoś uwierzy tej Ewangelii, przyjdzie do Pana Jezusa, będzie zbawiony. Czyli w tym znaczeniu Paweł tu użył. I faktycznie kontekst pokazuje, że rozumiemy, o co chodzi z tym zbawię niektórych z nich. Jest to forma aktywna, ale chodzi o to, że to jego działanie doprowadzi do tego, że oni sami osobiście uwierzą Panu Jezusowi Chrystusowi, a Pan Jezus Chrystus dokona ich zbawienia na podstawie tego, że jest raz na zawsze złożona Jego doskonała ofiara. Jeśli bowiem, i tutaj jest takie zdanie warunkowe, jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, a wiemy, że jest, bo Pan Jezus został złożony na ofiarę i od tej pory Bóg wszędzie napomina, żeby się z Nim pojednać. Pojednajcie się z Bogiem, to jest nasze poselstwo. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to Paweł tu pyta, czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Bardzo ciekawe pytanie, bo po pierwsze dowiadujemy się z niego, że będzie kiedyś przyjęcie Izraela znowu. Będzie znowu, jeszcze dziś go nie ma, ale jest w przyszłości. I będzie taki czas, kiedy Izrael będzie zbawiony. Będzie przyjęty. Będzie znowu jedno z Bogiem. Będzie pojednany z Bogiem. I tu jest to porównane do powstania do życia z martwych. Jest to bardzo mocne sformułowanie i jest to pewnego rodzaju właśnie takie mocne słowo, które pokazuje, że to zmartwychwstanie, o którym tu pisze Paweł, jeszcze się nie dokonało. Byli tacy fałszywi nauczyciele, którym Paweł się mocno przeciwstawiał i oni twierdzili, że zmartwychwstanie już się dokonało i podważali wiarę niektórych. Więc to zmartwychwstanie, o którym tu pisze Paweł, jeszcze się nie dokonało. On tu porównuje do powstania, do życia zmartwych. I teraz bardzo ciekawa rzecz. Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Czyli jest to powołanie do tej zasady z 7 rozdziału Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi, że po owocach się poznaje, to tutaj Paweł idzie w drugą stronę, mówi, że jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie będą. Jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto takie będzie. I to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy i my to rozumieli, że to jest właśnie jedność. A jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego. To jest właśnie to, że my wbrew naturze, jako taka oliwka, która jako poganie jest tu nazwana dziką, dziczka, w ogóle ja się może na ogrodnictwie za mało znam, w zasadzie się nie znam wcale, ale wydaje mi się, że z takich dziczek za bardzo pożytku nie ma. I jeśli się wszczepia, to raczej się wszczepia szlachetne coś, w coś innego szlachetnego, albo szlachetne coś w mniej szlachetnego. A tutaj widzimy, że Bóg dokonał czegoś, co jest takie inne. Bo wziął dziczkę
i wszczepił w szlachetne drzewo. Tu chodzi oczywiście o tą linię świadectwa ziemskiego. To jest właśnie to, że my staliśmy się uczestnikami tego całego dobrodziejstwa. Między innymi Stary Testament jest naszą Biblią. Między innymi te depozyty wiary, które mieli Izraelici, są nasze. A oni od tego zostali odłamani, co widać w tym, że oni mają ileś tam tomów Talmudu, a w zasadzie Stary Testament to traktują jako zbiór legend i bajek bez przywiązywania do niego serca. I nie przejmują się tym, co mówi Stary Testament, zwłaszcza pousuwali ze swojej świadomości te wszystkie mesjaniczne, wszystkie proroctwa z Biblii i zastąpili je żydowskimi baśniami i babskimi baśniami i rodowodami i różnego rodzaju tego typu rzeczami, które nie mogą pomóc. A my mamy Słowo Boże i wierzymy Mu jako naszej kochanej Biblii, którą mamy jako właśnie nasz depozyt. Ale najważniejsze z tego wszystkiego jest to, że mamy dostęp do Boga Izraela jako do naszego Ojca i się karmimy. Tłuszcz oliwny może też wskazywać na duchowe korzyści, bo oliwa wiąże się z działalnością Ducha Świętego. A więc jesteśmy i zakorzenieni, i wszczepieni, i naoliwieni. A więc możemy się teraz cieszyć fajnie, prawda? Możemy się zacząć chwalić. My to jesteśmy w uprzywilejowanej pozycji. No ale Paweł mówi, nie tędy droga. Nie wynoś się. Nie wynoś się. To nie twoja zasługa. Nie masz się czym chwalić. Chwal Pana Jezusa, który cię w takim miejscu postawił. Pamiętaj, że to nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. To nie jest twoja zasługa w ogóle. To nie ja, to nie ty, to Jezus to sprawił. Powiesz, odłamane zostały gałęzie, abym był szczepiony. No taki jest fakt. Odłamane zostały gałęzie, abym ja został szczepiony. Ale to jest zasługa Pana Jezusa, nie moja. Ja się cieszę, że w ogóle nie trafię do piekła i to w zasadzie już za to bym był wdzięczny całą wieczność, że tylko uniknę sądu Bożego, na który sobie zasłużyłem. Ale Bóg zdecydował, że wziął i mnie wszczepił i ciebie wszczepił i innego brata w Chrystusie wszczepił i inną siostrę w Chrystusie wszczepił i to nie jest twoja zasługa, nie chwal się tym. To Jezus to uczynił. Jemu dziękuj. Odłamane zostały z powodu ich niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. To jest właśnie nie twoja zasługa, tylko skorzystał każdy z nas z ratunku. Byłem zemdlały w płonącym budynku, wyniósł mnie strażak Jezus. Byłem tonący w jeziorze, wyciągnął mnie z wody Jezus. Nie ja sam się wyciągnąłem, bo ja jedynie mogłem co najwyżej przeszkadzać w tym procesie. Co najwyżej mogłem utrudniać. Nie mogłem pomóc. Więc chwała się należy tylko i wyłącznie Panu Jezusowi Chrystusowi. I On jest godzien temu, żeby Mu uwierzyć, żeby Mu zaufać, żeby Jego wywyższać w swoim sercu i przed ludźmi. Żeby uwierzyć w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych i wyznać go Panem przed ludźmi. To jest naturalna droga, którą Paweł opisywał w 10 rozdziale Rzymian. Naturalne, normalne życie chrześcijańskie. Więc zasługi wszystkie należą się Zbawicielowi, Panu Jezusowi Chrystusowi. To nie twoja zasługa, że trwasz dzięki wierze, bo wiarę daje Bóg. Wiara jest darem Bożym. To nie jest twoja zasługa, że masz wiarę. Wiara jest napisane w Efezjan. Boży to dar. Boży. Nie wzbijaj się w pychę. Nie wzbijaj się w pychę. Tu niestety w niektórych wydaniach Biblii brakuje słówka nie. Ono w oryginale występuje. I ma być nie wbijaj się w pychę. Jest to błąd Zecera. Kto ma długopis, niech sobie to nie dopisze.
Nawet są wydania z Towarzystwa Biblijnego, tej samej Biblii, gdzie to nie wzbijaj się w pychę, albo nie wbijaj się w pychę, bo to wzbijaj też nie do końca jest prawidłowe, bo chodzi o to, że chodzi o wbicie się w coś, ale wzbijaj, no to wzbijaj się w powietrze, unoś, to też teoretycznie można naciągnąć ten wyraz. Ale na pewno jest słówko nie, zaprzeczenie. Nie rób tego, to nie twoja zasługa, nie wbijaj się w pychę, ale się strzeż. Kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Tak mówi Pismo, w wielu miejscach nas ostrzega. Zasługa jest tylko Boża, nie moja. Jeśli bowiem, widzę właśnie i zdążam do końca, jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Więc jeżeli twoje świadectwo będzie opierało się na tym, że sobie zaczniesz chwałę przyczyniać, to Bóg odwoła cię z tej ziemi, bo nie będzie mógł twojego świadectwa brać. Nie stracisz zbawienia, bo zbawienie jest raz na zawsze, jest z łaski Bożej, ale nie będzie mógł czerpać chwały z twojego postępowania na ziemi. I wiemy, że Bóg swoje dzieci karci. I dlatego przechodzimy do 29 wersetu, który jest naszym otwierającym i zamykającym wersetem. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. I to znajdzie dla Izraela swój punkt kulminacyjny w wersecie 26. Gdy oni zobaczą na własne oczy Zbawiciela, który przyjdzie osobiście na ziemię, jest powiedziane, przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. I to się faktycznie stanie. To faktycznie będzie miało miejsce. I jest powiedziane, że wtedy zacznie się nowe przymierze. 27 werset, a to będzie moje przymierze z nimi. To przymierze oczywiście jest oparte na krwi Pana Jezusa, dlatego Pan Jezus mówi, że nowe przymierze, albo to jest krew nowego przymierza, albo to jest nowe przymierze o tym kielichu czy kubku w czasie wieczerzy. A więc tu widzimy, że Pan Jezus złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę, która dla wszystkich starcza jako podstawa zbawienia, a dla Izraela również jest podstawą tego nowego przymierza, które zacznie się, gdy on osobiście wróci na ziemię i ustanowi coś, co my jako Kościół znamy jako tysiącletnie królestwo. Jest to opisane w wielu miejscach na przestrzeni Biblii. I to podsumowanie, co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, co widzieliśmy. Gdyby oni nie zamordowali Pana Jezusa, to ten plan nie byłby zrealizowany. Oczywiście to ich nie usprawiedliwia. Każdy za swój grzech ponosi odpowiedzialność. Ale co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Ich praojcowie stali się podstawą tego, że będą mieli nowe przymierze z Bogiem. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Więc główna lekcja na temat charakteru Bożego jest taka, że mamy tego, któremu możemy zaufać. Niezależnie od wszystkich burz na świecie, niezależnie od wszystkich nawałnic, niezależnie od tego, jak mocno burzą się narody, to dla nas nie jest punktem odniesienia. Naszym punktem odniesienia jest Pan Jezus Chrystus, który nas miłuje i którego przywitanie z Kościołem, ilekroć on się pojawia w różnych sytuacjach, to jest pokój wam. To jest głos dobrego pasterza. Pokój wam. Nie bój się maleńka trzutko. Nie troszcie się o nic. To są słowa Pana Jezusa. Nawet jeśli świat wariuje, to my jako chrześcijanie mamy ostoję w Panu. A o Nim jest powiedziane, że nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Nigdzie nie opuszczę.
Cię i nie opuszczę. Choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści Cię, nie porzucę Cię i nie opuszczę. Jednak moja łaska nie opuści Cię, nie porzucę Cię i nie opuszczę. Uczynię nawet na pustyni drogę i rzeki na pustkowiu. Nie zostawię Was sierotami, przyjdę do Was. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby przeniosły się góry w głębie mórz, nawet wtedy nie będziemy się bać. Choćby szumiały, pieniły się wody, zadrżały góry, choćby zatrzęsły się, nie będziemy się bać. Bóg jest tu ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Bóg jest tu ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Że to się bać nie będziemy,
choćby zatrzęsły się, nie będziemy się bać. Pomocą w utrapieniu.